Dzień dobry, cześć, witam was serdecznie w omówieniu aktualizacji 10.10. Naprawdę sporo zmian się szykuje w nadchodzącym sezonie. Zmiany wchodzą w życie od jutra, jakoś w godzinach południowych. Także zagospodarujcie sobie, myślę, że co najmniej pół godziny, no bo troszkę tutaj, tak jak wspomniałem wcześniej, tych zmian na nas czeka. 24 nowe karty, tajemnica morderstwa dokonanego podczas wydarzenia Saowine oraz sporo zmian dotyczących starszych kart. Więcej informacji poniżej. Sprawdźmy zatem, co tam poniżej. Nowe elementy gry, kroniki, zbadaj krainy mitu i legendy oraz prześledź kroki tych, którzy wykuli własny status. Wraz z kronikami pojawią się 4 nowe karty dla każdej frakcji. Wydarzenie Saowine, uczci nadchodzące Saowine. Wydarzenie będzie dostępne w Księdze Nagród, gdzie możesz odblokować specjalne zasoby, grając gwinta i wykonując zadania. Jeśli ciekawi się, co wydarzyło się podczas świętowania Saowine w posiadłości Oriany, nie zapomnij, oczywiście nie wiem, czy dobrze czytam, to jest Saowine, nie zapomnij również przeczytać historii, do której dostęp zyskasz, odblokowując elementy fabularne z perspektywy Geralta i Jaskra. Wydarzenie rozpoczyna się 27 października i kończy 7 listopada. No to troszkę jeszcze poczekamy na to, ale okej. Lista zmian, uwaga, neutralne. Radeja. Koszt werbunku z 11 na 10. Ciekawy buff. Radeje chyba każdy znają. Taki odpowiednik. No, ma to samo zastosowanie, ten sam warunek, aby spełniło się jej zastosowanie co sklep, nie? Czyli nie można mieć w talii duplikatów. I ona potem tworzy manewr bojowy neutralny, bądź manewr twój, posiadając przy tym 8 siły, tak? Radeja. No, ja tutaj sobie zawsze pokazuję wam te karciochy. Jak ktoś nie wie, albo jak są jakieś zapomniane przygody sklepa. Sklep czarodziej. Siłę zmienioną z 2 na 4. Sklep łowca, siłę zmienioną z 4 na 6? Sklep paladyn, siłę zmienioną z 8 na 10? Ale buffy dla sklepa i Radei, słuchajcie, ale to są niezłe buffy. Teraz sklep, słuchajcie, ten... paladyn. Jak weźmie tą wytrzymałość, to mamy 20 punktów ze sklepa tak naprawdę, nie? Za 12 prowizji, to jest dobra opcja, według mnie. 10 siły, jak zyska wytrzymałość, przechodzi na następną turę, czyli znowu 10 punktów. Ej, nieźle, nie? Fajny buffik dla sklepa. Bez kitu. No dobra, Sihil. Koszt werbunku z 12 na 11. Zdolność zmieniono na... Zadaj wrogiej jednostce 1 punkt obrażeń. Śmiertelny cios. Zagraj brązową kartę ze swojej ręki, a następnie przenieś Sihil ponownie do swojej ręki. Inicjatywa. Zwiększ także obrażenia, zadawane obrażenia o 1 na resztę gry. Jeśli obrażenia wyniosły równe 3, zamiast tego przemień tę kartę w Mistrzowski Sihil. Nowa karta, Mistrzowski Sihil. Karta specjalna. Zadaj wrogiej jednostce 3 punkty obrażeń, następnie zagraj brązową jednostkę ze swojej ręki i przenieś Mistrzowski Sihil. Zadaj wrogiej jednostce 3 punkty obrażeń, a następnie zagraj brązową jednostkę ze swojej ręki i przenieś Mistrzowski Sihil ponownie do swojej ręki. Czyli teraz zmniejszyli prowizję Sihilowi o 1, tak? Ale jest teraz o tyle słabszy, że nie będzie ta wartość rosła ponad 3 obrażenia, nie? Ale też został usunięty przy tym mistrzowskim Sihilu śmiertelny cios. Czyli będziemy mogli zadawać 3 punkty obrażeń i tak zagrywać brąza z ręki. Czyli będziemy dodawać do każdego brąza 3 punkty obrażeń teraz, no nie? Na mistrzowskim Sihilu. No dobra, nie wiem, no chyba okej, bo ten Sihil, który tam obrażenia mógł zadawać, nie wiem, równe siódemce czy ósemce, no to naprawdę był mocarny. Ciekawy reward, no ja tam Sihilem zagrałem parę razy, nagrałem odcinek i tyle, nie? Nie byłem fanem jakoś takich rozwiązań, nie jestem. Ale tu się troszkę kamerka przesunęła, o choinka. Przy okazji pozdrawiam wszystkich, co byli na streamie przedłużanym, naprawdę było grubo, jak zwykle zresztą. Zajebiście, pozdrawiam byków. No i wjeżdżamy dalej. Potworki, moi drodzy. Krwawa miazga, zdolność zmieniono na... Zadaj wrogiej jednostce obrażenia równe sile swojej najsilniejszej jednostki. Jeśli znajduje się w rzędzie z mrozem, zamiast tego ją zniszcz. O, nieźle. Krwawa miazga, czyli zadaj jednostce obrażenia równe największej siły, jednostce o największej sile twojej. Tak, krwawa miazga. Ale tam był ten warunek, że jak kontrolowałeś Imlerita, to był śmiertelny cios. A teraz nie trzeba kontrolować Imlerita, a wystarczy, żeby mróz był w danym rzędzie. Czyli taka synergia z dzikim gonem, nie? Fajnie.
No nieźle. Ej, to dobry removal ma dziki gon teraz. Ty. Fajnie. Spoczko, ja jestem na tak. No i tyle zmian w potworach. Bo zatem wiadomo, te nowe karciochy można sobie przejrzeć tam. Nie wiem, czy dwie wyszły? Tutaj widzę tylko dwie. Można sobie przejrzeć na stronce, jak ktoś chce, to podeślę. Zresztą chyba jest, sami pisaliście mi, że jest na tej stronie z Gwinta, to sobie sprawdźcie. Jak macie ochotę. Skellige. Arniolf, ojcobójca. Siłę zmieniono z 11 na 12. Okej. Okay. No dobra. Totem Svalbloda. Zdolność zmieniono na wytrzymałość. Rozumiesz, czy jest? Stwórz Benkarta Svalbloda po obu stronach tej karty. Rozkaz. Zadaj sojuszniczej jednostce 2 punkty obrażeń. Odnowienie 1. A, czyli teraz będzie to bardziej elastyczne. Nie będzie trzeba sąsiadującym zadać naraz 2 obrażenia, tak? 2 obrażeń, totem. I to jest w sumie spoko, bo do Selwundu może się przydać zadawanie 2 obrażeń co turę, nie? Teraz na rozkazie po prostu zadawał tym tworzącym się Benkartom. No, nie no, spoczko. Łucznik Brokwar. Koszt werbunku z 5 na 4. Okej, Łucznik Brokwar. Już to taki. Łucznik Brokwar. Daleki zasięg zadaj. Wrogie jednostki obrażają równe liczbie rannych jednostek po stronie przeciwnika. A, okej. To ciekawe. No, przy rządze krwi może być niezły tak naprawdę. Przy jakichś dekach pod budowanie rządu krwi. Ja przypominam, że nowe karty Skellige, no ja ich nie omawiałem. Możecie sobie też obczaić, no tutaj ułatwiają zdobywanie tej rządy krwi, nie? Ten Sowe, czy jak się go czyta, to naprawdę będzie chyba kozak jakiś. Będzie mógł robić 20 parę punktów z odpornością, nie? Dobra. Berserker Drummond, koszt werbunku z 5 na 4. Tak? Poważnie? Berserker Drummond? Czy on ma tutaj potencjał na... Tak naprawdę chyba 8 punktów, nie? Na 8 punktów ma potencjał. Za 4 prowizji? Spoko. O. Okej, dalej. Mewa. Zaktualizowano opis, aby lepiej oddawał mechanizm działania karty. Ma ona reagować na ranne lub zniszczone jednostki. Spoko. Królestwo Północy, moi drodzy. Mobilizacja. Premię do werbunku zmieniono z 16 na 15. Zdolność zmieniono na... Stwórz bazowy egzemplarz brązowego sojuszniczego żołnierza w jego rzędzie i wzmocni... Obie te jednostki o 3. A, czyli teraz nie tylko tą stworzoną jednostkę się wzmacnia, ale też jednostkę, którą się skopiowało, się wzmacnia. Buff duży dla tego archetypu podstwarzanie właśnie kart z KP. Zobaczmy, że tutaj też te nowe karciochy z KP tutaj nawiązują do tego. Też związane są ze stwarzaniem, ze stworzeniem tych różnych żołnierzy sojuszniczych. Król Foltest. Teraz tworzy tylko... Nieneutralne jednostki, czyli nie będzie można tworzyć Hanzy Renfri, czyli tych pasiaków na sterydach, co kiedyś nagrywałem deck. No trudno. W tym sezonie i tak nie grałem tym deckiem. Królewna Pawetta. Teraz stosuje tylko nieneutralne jednostki. I niebieskie pasy zwiat teraz tworzy tylko nieneutralne jednostki. No to chyba wszystko się sprowadza do tego, że nie będzie można tej Hanzy sobie po prostu kopiować, nie? No w porządku. Dobra, chyba że ktoś używał to... Do kopiowania jeszcze czegoś innego, to nie wiem. Skojatel, taktyka partyzancka. Premię do werbunku zmieniono z 16 na 15. Czemu? Czy to było grane? Czemu to dostało buffa nagle? Zewlasu, koszt werbunku z 10 na 9. W końcu! Słuchajcie, ja o tym mówiłem już od dawna. Zewlasu, jakim cudem, jakim prawem w ogóle to miało 10 prowizji? Przy tym, gdzie dekret królewski miał prowizji 9, a to jest tylko wzmocnienie o 1, nie? No dobra, może w niektórych przypadkach aż, bo ten buff będzie potem miał jakieś konsekwencje inne, czy zastosowanie większe, ale dekret królewski ma 9 prowizji i robi to samo niemalże. No dobra, jeden punkcik mniej mamy, ale to jeden punkcik kosztem jednej prowizji aż? No proszę cię. Też lojalne deki nie grały za bardzo, także ten Zewlasu... No kiepski był. Nie widywało się praktycznie. Teraz za 9 prowizji jak najbardziej. Ja jestem na tak, nie? Spoko. Do symbioski, słuchajcie, do symbiozy. Nowe karty, pamiętamy tutaj z... Omawialiśmy sobie. Do symbiozy, słuchajcie. A wiadomo, że lojalna... Jejku, teraz zapomniałem. Eifne chyba. Etchine, tak? Nie pamiętam. Kur zapiał Eifne, na bank Eifne, tak? No. Nie? O choinka. Muszę to sprawdzić. Ona wymaga po prostu lojalności, co nie? No oczywiście, że Eifne. No, a Ej tam było być. Także w tej trzeciej formie będzie niezła. No i z Zewlasu do tego, wyciągarka. Jestem na tak. Dalej.
Simnas, kosz Vermunku z 12 na 13. To no, słusznie, słusznie, no jedna z najmocniejszych kart. Prawda? Jedna z najmocniejszych kart, ale tutaj grało się go często w taktyce partyzanckiej, więc ten koszt tutaj jest... No nie wiem. Tak naprawdę... taktyka partyzancka dostała buffa. Na Simnas grał, najczęściej praktycznie w tym liderze, nie? Tak myślę, no oczywiście, że tam na jakiejś czatowniczej zasadce też. Także zostało to tutaj zrekompensowane, jeśli chodzi o ten deck, to wiele nie zmieni. Ale chyba w Harmonii był ten taki deczek, nie? Z Harmonią, gdzie Simnas grał sobie urodzajne żniwa. Pod koniec sezonu coś tam sobie pograłem na przedłużańcu nim. W każdym razie, tyle ze Squirtle. Następnie Nilfgaard. Blokada, zmieniono nazwę na Gościnność Tusańczyków. Wow. Zdolność zmieniono na rozkaz, stwórz i zagraj Buchurta. Za każdym razem, gdy jedna lub więcej wrogich jednostek otrzyma wzmocnienie podczas twojej tury, wzmocni losową sojuszniczą jednostkę o 1. A ile blokada dodawała kosztu werbunku? Hola, sprawdźmy. Blokada 14. A Buchur to nowa karciocha oczywiście z Nilfgaardu, która wzmacnia wroga o 3, a własną jednostkę o 9. No, będzie tutaj ciekawie się działo z tym Kahirem, chyba że Kahir dostanie jakiś rework, zaraz do tego dojdziemy, a jest tam uwzględniony, zaraz zobaczymy. Artorius Vigo, koszt wermku z 8 na 9, okej, okay. Artorius jest grany w wielu dekach, także spoko. Bratens, siła z 3 na 4. No nerfy dla kart granych wszędzie praktycznie, no, w wielu dekach, tak? Czy w Asymilacji, czy w tym nowym Areszcie. No, dobrze. No i Kahir, Mavr Dyfryn. Siłę z 5 na 7. Zdolność zmieniono na... Przepraszam. Bliskie starcie. Za każdym razem, gdy wroga jednostka otrzymuje wzmocnienie podczas twojej tury, wzmocni tę kartę o tyle samo. Za każdym razem, gdy wroga jednostka otrzymuje wzmocnienie podczas twojej tury. A, serio? Czyli już przeciwnik może się śmiało buffować. No dobra, bo Kahir byłby chyba przesadzony teraz. Jakby miał umiejętność tą, którą posiadał do tej pory, czyli za każdym razem, gdy wróg otrzymuje wzmocnienie, czyli tak samo, no taki Kahir, wyobraźcie sobie takiego Kahira grającego przeciwko KP, nie? Przeciwko rycerzom. On by miał 300 punktów, nie? W każdym takim starciu. No teraz już tylko my możemy buffować rywala i wtedy Kahir się będzie za to buffował. Spoko, że ma 7 siły, może będzie grany, nie? W tym deczku właśnie pod ten nowy archetyp wzmacniania rywala. No dobra, nie? Ciekawy rework. były ostre memy z tym Kahirem nieraz, ale w mecie to on za bardzo nie był. Ja jak zaczynałem gierkę i trafiłem na niego pierwszy raz, to myślałem, że to jest jakiś cheat code, bo jeszcze nie wiedziałem, że deki nie bazują tylko na wzmacnianiu siebie. Także no, fałszywa Cyrilla, siłę zmieniono z 4 na 1, zdolność zmieniono na zdrada, rozmieszczenie, zagraj brązową kartę taktyki ze swojego cmentarza i daj jej Fatum. Na koniec swojej tury wzmocnij tę kartę o 1. Zagraj brązową kartę taktyki ze swojego cmentarza i daj jej Fatum. Na koniec swojej tury wzmocnij tę kartę o 1? Co? Aha, no to w sumie, jak będzie się wzmacniać... Na koniec swojej tury, czyli tury rywala? Czy naszej? Bo jeśli naszej, no to ma synergię, nie? Z tym wzmacnianiem tutaj. Nie wiem, czy właśnie na koniec tury rywala, tak? Skoro ona będzie po jego stronie pola bitwy. Nie wiem. No to się zobaczy. A łaska 8! Słuchajcie, łaska jeszcze jest. Przenieś tę kartę do przeciwnego rzędu i ją oczyść. Yo! To by było wtedy niezłe. To czekaj, jeśli ona by dotrwała do tej łaski 8, no to stary, masz Cyrilla fałszywa. A wiemy, że można ją wzmacniać. Ona za 6 prowizji. Czy to wtedy byś miał za 6 prowizji 8 punktów z tej Ciri i jeszcze taktykę do tego z cmentarza zagraną. Co? Ej, stary, to się wydaje spoko, mega. Tylko trzeba będzie ją wzmocnić. No ale mamy tutaj, grasz Buchurt, nie? Grasz lidera, wzmocniasz Ciri, to ona już ma 7 punktów? Nie, 4 punkty? No, jakoś by dało się tą łaskę chyba zrobić. Chyba, że przeciwnik by sobie musiał ją jakoś zablokować sam albo zniszczyć, no ale to już
Nie wiem, czy to mu się będzie opłacało. No być może. Ej, ciekawe, stary. Wow. Wydaje się niezła ta Ciri. Jeśli tutaj dobrze wszystko rozumiem. Milton de Pairac Peyran. Siły zmieniono z 5 na 6. Koszt werbunku z 7 na 6. Zdolność zmieniono na rozmieszczenie. Wzmocnij wrogą jednostkę o 4, a następnie wzmocnij tę kartę o 4. Rozkaz. Wzmocnij tę kartę o ostatnią wartość, jaką w tej rundzie wzmocniono wrogą jednostkę? Rozkaz, tak? Ojejku. Ej, kurde. Czekaj, Milton, tak? Milton! Milton z Pairanem, Palmerianem mieli jakąś synergię, ale oni byli cieńcy, chyba. Milton, niezła w ogóle karta premium, naprawdę, była w mojej topce. On ma 7 kosztów werbunku, 5 siły, tak? A teraz będzie miał 6 siły i 6 kosztów werbunku. Czyli on wchodzi teoretycznie 6 za 6, bo wzmacnia siebie i wroga, ale na rozkazie będzie mógł się wzmocnić o 4, czyli wtedy wejdzie 10 za 6. I to jest oczywiście ta synergia z innymi kartami. Może wzmocnić na przykład Ciri. No Kahir może się wzmocnić przez to wzmocnienie rywala. O kurde, nieźle. A Palmerian? Siłę zmieniono z 5 na 4, koszt werbunku z 7 na 8. Zdolność zmieniono na rozmieszczenie. Wybierz niewzmocnioną wrogą jednostkę, a następnie zagraj kartę z wierzchu swojej talii i wzmocnij wspomnianą jednostkę o koszt werbunku zagranej karty. What? 4, 8 kosztów werbunku. Oni będą teraz grali chyba, te chłopaki. Siłę 4, no to już niezła karta. Jeśli kontrolujesz Miltona natomiast, zamiast tego możesz wybrać kartę spośród trzech wierzchnich. Aha. Trzeba będzie sobie jakoś ustawić kartę na szczyt. Wiemy, że takie rzeczy da się robić. Albo zobaczyć, co mamy na szczycie. O kurzapiął. Ciekawe. Stary, jakbyś zagrał jakąś kartę mocną o wysokim koszcie werbunku i wzmocnił rywala o paręnaście. Kahir by się wtedy oczywiście wzmocnił też, jeśli byłby na planszy. Zobaczcie potem, jakie Bokler by było, nie? Bokler, ta lokalizacja. Potem byś mógł zresetować tą jednostkę oczywiście. Hola. Ale będzie latało Irden chyba znowu. W tym sezonie też latało, nie? Ale na Nilfgaard to będzie niezłą kontrą. What tego? No nieźle. Cholipka. Rheinfarm z Atre. Siłę zmieniono z 5 na 4. Koszt werbunku z 7 na 10. Zdolność zmieniono na zdrada. Rozmieszczenie. Wzmocnij sojuszniczą jednostkę o łączną siłę jednostek sąsiadujących z tą kartą. Wzmocnij sojuszniczą jednostkę o łączną siłę jednostek sąsiadujących z tą kartą. What tego? Ale będzie wzmocnienie. Rheinfarm, a co on wtedy? On w ogóle nie był grany, nie? Rheinfarm z Atry. No. Będzie mógł grube punkty robić, stary. Kurde, ale Nilfgaard pod buffy, jak to dziwnie w ogóle brzmi, nie? Kurde, ale... Straż Książęca, siły z 4 na 5. Sierżant Nausicaä, koszt werbunku z 5 na 6. Nadzorca, siły z 3 na 4. Dla nich musiały pójść nerfy. No i dobrze, no, okej, niech będzie, no, troszkę są teraz słabsi, no i tak, 10 za 6 to jest bardzo dobra wartość, nie, bo tyle tak naprawdę robi sierżant. Służka Van Morlechemów, zaktualizowany opis tak, by uwzględniał niezdolność karty do kopiowania na scenę. Niezwykle interesująco zapowiada się ten nowy archetyp nilfgaardzki pod buffy przeciwnika. Przejdźmy do syndykatu. Nowe słowo klucz. Gang. Organizacje przestępcze, takie jak Niepostrzeżeni, Złotnicy, Porąbańcy, Wybrańcy Ognia, Salamandra i Poławiacze. No dobra. Konszachty. Kosz werbunku z 10 na 9. Hola. Wiemy, że będziemy mogli grać konszachty z Zigiego nowego. Świeca Czarnoksiężnika. Zysk z 5 na 4. No dobra. No nerwcie, bo to jest niesamowity spender. Gellert Blanheim. Warunek adrenaliny zmieniono z 5 na 6. Dobrze. Ziggy Roivant posiada teraz tagi agenta i arystokraty. Podejrzany sprzedawca. Zysk zmieniono z 2 na 1. Super, bo to też kozacka karta syndykatu. Hola. No widzisz, tak to właśnie jest, byku. Tak to właśnie tutaj jest. No będzie ostro, będziemy się bawić nowymi archetypami, nowymi kartami przede wszystkim, także jesteśmy tutaj nahypowani na nowy sezon. Nie mogę się doczekać. Oczywiście jeszcze poprawki, no to może przeczytam. Myślałem, że troszkę dłużej to omówienie zajmie, ale chyba szybko starałem się czytać. 20 minutek na razie na zegarze.
No dobra, dawajcie znać oczywiście, co tam, jakie macie spostrzeżenia na nowy sezon, jakieś predykcje co do tego, co będzie jakiś OP. No, ciekawie, ciekawie, naprawdę ten Nilfgaard się zapowiada, no tutaj chyba największe zmiany, nie? Oczywiście zobaczymy, jak ten syndykat będzie śmigał z gangami. Naprawdę tutaj nowigradzki półświatek. Szare eminencje. Sklep, sklep, fajna, fajna zmiana. Sichil nie będzie już aż tak toksyczny. Krwawa miazga, tutaj super do potworków, do mrozu, żeby to mieli taki niezły removal. No bo za 8 prowizji praktycznie zawsze, kiedy będziesz chciał, będziesz mógł zniszczyć jednostkę wroga. Nieźle. No, zobaczymy, jak tam KP oczywiście. Super, że ziew lasu w końcu dostał tego buffa. No i przeczytajmy sobie jeszcze te poprawki. Afan Hillengard nie ignoruje już żołnierzy z odpornością. Umiejętność rozmieszczenia karty Ardal może być teraz anulowana przed wybraniem celu. Jednostki ze zdradą zagrane w trybie sezonowym podwojenie nie będą już zagrywać drugiej karty stali przeciwnika. Eist Tirseh będzie teraz poprawnie aktywował zemstę Drakara Łupieżców, przywracając go z cmentarza. Upadła Ryla teraz poprawnie reaguje na jednostki stworzone przed rozgrywką. Nasycenie Morgwarga zemstą będzie teraz aktywowało się poprawnie, jeśli Morgwarg nie będzie miał Fatum. Zmiana karty Dudu na Tibora Engerbanger Brangt nie będzie już pozwalało wrogowi pobrać karty po raz drugi. Tyle z omówienia tych zmian. Okej, myślałem, że troszkę dłużej to zajmie, ale fajnie, my się tutaj omówiliśmy sobie. I czekamy, czekamy, jutro wjeżdżamy, zapraszam na streamki, będziemy sobie testować. Nie wiem, co najpierw, na pewno będzie trzeba sprawdzić tych nilfgaardzkich tutaj wzmacniaczy. Wzmacniaczy rywala, gangi syndykatu też będą ciekawe. Pobawimy się coś na pewno symbiozą, stary, z nowymi karciochami oczywiście. Polecimy na grubości. Tak jest, oj. Dajcie znać, co chcecie pierwsze zobaczyć, bo jutro też na pewno będzie filmik już z jakimś nowym archetypem oraz nowymi kartami. Wiadomo, że KP też posprawdzamy. No wszystko, byku, będzie tutaj grane, także zostaw sobie suba, łapkę w górę oczywiście także i widzimy się już jutro w nowym sezonie z nowymi kartami.